Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Od 13 października gorzowianie będą mogli wybierać zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2023. Oddawać głosy można za pośrednictwem strony internetowej gorzow.konsultacje.jst.pl oraz w mobilnych punktach głosowania. W tej edycji rywalizacja będzie dotyczyła dwóch kategorii – osiedla Staszica i Dolinek. Tylko w tych dwóch kategoriach pozostały zadania lub pakiety zadań, których wybór rozstrzygnie głosowanie. Głosować mogą mieszkańcy całego miasta, nie tylko wskazanych osiedli. Wystarczy, że ukończyli 13 rok życia. 11 edycja, mieliśmy 10 spotkań rejonowych, jedno spotkanie ogólnomiejskie, jedno spotkanie oświatowe. Z takich ciekawostek, ogromna liczba spotkań, dokładnie 8, zakończyła się uzgodnieniami w kategorii rejonowej. Pierwszy raz w historii mamy porozumienie w kategorii ogólnomiejskiej. Zostały nam dwa tak naprawdę rejony do głosowania, to jest Staszica i Dolinki. I zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania, nie tylko tych rejonów. Udało się nam uruchomić pełną edycję, udało się sprawnie przeprowadzić wszystkie spotkania i bardzo dziękuję zespołowi tutaj pod kierownictwem pani dyrektor, że w tak sprawnie poprowadzone spotkania w dużej liczbie uczestników, bo łącznie zdaje się tam było około 190 osób, duże emocje na spotkaniach, natomiast efekt w postaci w sumie 9 dogadanych porozumień w zakresie realizacji przedsięwzięć z budżetu obywatelskiego, to jest naprawdę świetna sprawa. Głosujemy do 23 października, do niedzieli, dokładnie do godziny 23:59, więc minuta przed północą głosowanie się zakończy. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy będą głosowali za pośrednictwem strony internetowej www.gorzow.konsultacje.jst.pl. Głosowanie rozpoczęło się już dzisiaj, dokładnie minutę po północy. Głosują osoby, które w dniu głosowania ukończyły 13 lat. Dla osób, które z jakichś powodów jednak nie będą mogły, czy nie będą chciały zagłosować z wykorzystaniem tego internetowego narzędzia, dla nich przygotowaliśmy mobilne punkty wsparcia, czy też mobilne punkty do głosowania. Tych punktów zaplanowaliśmy 7 w ciągu 7 różnych dni w trakcie głosowania. Pierwszy z nich będzie uruchomiony już dzisiaj na osiedlu Słonecznym w Miejskim Centrum Kultury Zodiak, także tam w godzinach od 12 do 16, a także w pozostałe 6 dni, w pozostałych 6 punktach zapraszamy tych mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogą oddać tego głosu w sposób tutaj przewidziany na stronie internetowej. Gorzowska Książnica się chwali i ma czym. Jest zaliczana do bibliotek naukowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniowało wniosek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie o wpisanie książnicy do tego rejestru. Doceniono działalność naukową i wydawniczą w regionie. To otwiera drogę do rozwoju i zdobywania grantów. Biblioteka w Gorzowie od wielu, wielu lat prowadzi działalność naukową de facto, ale w pewnym momencie trzeba te wszystkie nasze działania zebrać i trzeba było złożyć wniosek po prostu o zaliczenie naszej biblioteki do bibliotek naukowych na podstawie rozporządzenia, które o tym mówi i mówi również o tym, jakie kryteria biblioteki naukowe muszą spełniać. Przed nami daleka droga, bardzo ciekawa, ponieważ będzie ona na pewno prowadziła do ciekawszych artykułów, które będziemy mogli tutaj tworzyć, pisać razem z naukowcami zewnętrznymi, wydawnictw, które tutaj się w naszym dziale znajdują i za chwilę, które się ukażą, oraz oczywiście konferencji, które organizujemy regularnie, spotkań dla naszych czytelników. Poświęcone są te spotkania głównie oczywiście historii regionalnej, ale nie tylko, bo też i mniejszościom narodowym, etnicznym, które tutaj właśnie w naszym regionie się osiedliły. Niezwykle istotnym elementem
i też zostało to docenione w tym wniosku złożonym przez organizatorów biblioteki, jest umiędzynarodowienie. Jest fakt, że Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna od lat, od zarania można by powiedzieć, a na pewno od przełomu 1989 roku, intensywnie współpracuje międzynarodowo. Naturalnymi partnerami są oczywiście instytucje niemieckie, instytucje akademickie, instytucje naukowe. Tutaj można wymienić ich bardzo wiele. Na przykład Stiftung Brandenburg, czyli Fundacja Brandenburgii, Haus Brandenburg, powstały wokół tego wiele towarzystw historycznych także po tamtej stronie. Ale ta współpraca międzynarodowa nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego kierunku, bo też niezwykle istotnym projektem realizowanym już od dawna jest na przykład Ameryka w Twojej Bibliotece. I fakt dostępności tu na miejscu w Gorzowie wielu bardzo ciekawych publikacji anglojęzycznych ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko to można powiedzieć tutaj na miejscu oraz dostęp do wielu ciekawych, interesujących baz danych, na przykład baz Departamentu Stanu Ameryki. Ta działalność naukowa bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o bibliotekę i też byliśmy tu już instytucją, która jakby inicjuje pewne działania naukowe. Nie byliśmy tylko biernym jakby odtwórcą czy instytucją, która jakby udostępnia tylko swoje mury, ale też zaczęliśmy inicjować pewne działania, bo mieliśmy już to rozeznanie, jakie są obszary, które jeszcze nie zostały przebadane, jakie wymagają. Poza tym tutaj też współpraca z uczelniami, gdzie jakby inicjowaliśmy pisanie prac licencjackich, podpowiadaliśmy również pewne tematy, które są do zbadania i do jakby opracowania przez studentów. To wszystko, myślę, jakby sprawiło, że ten krąg osób, które współpracują, na które w tej chwili możemy liczyć, jeżeli chodzi o właśnie tą działalność naukową, jest bardzo szeroki. Właśnie ci ludzie, którzy się zgromadzili tutaj wokół naszej biblioteki, to jest ta siła, która pozwoli nam dalej działać i dalej rozwijać tą działalność naukową. I myślę, że to jest ta nasza przyszłość. Ta działalność wydawnicza wraz z tym, co było zawarte we wniosku, z tymi wydarzeniami, konferencjami, wszystkimi tam inicjatywami naszymi, ona po prostu tak jakby podsumowywała to, co my robimy i ta działalność wydawnicza przede wszystkim ona zostawia coś dla potomnych w formie papieru. Ten papier jednak zawsze łatwiej jest dostępny. Uliczne latarnie w Gorzowie od kilku dni są już częściowo wyłączone. To element zapowiadanych i wprowadzonych oszczędności. Wyłączenia dotyczą miejsc, gdzie nie ma zagrożenia dla pieszych i kierowców. Uliczne latarnie w Gorzowie od kilku dni już są częściowo wyłączone. To element zapowiadanych i wprowadzanych oszczędności. Wyłączenia dotyczą miejsc, gdzie nie ma zagrożenia dla pieszych i kierowców. Zostały one poprzedzone testami, oględzinami tych miejsc. Przeprowadzono też analizę techniczną, bo lampy uliczne funkcjonują w systemach powiązań, które nie pozwalają na wyłączenia dowolnych latarni. W efekcie tych testów uznano, że bezpieczne i racjonalne będzie wyłączenie co trzeciej latarni. Lampy są wyłączone głównie na wylotach miasta, na przykład na ulicy Podmiejskiej, Kasprzaka, również na ulicy Słowiańskiej. To powinno przynieść miastu wymierne korzyści. Ich oszacowanie nastąpi po cyklu rozliczeniowym. Służby miejskie obserwują sytuację pod względem bezpieczeństwa czy funkcjonalności, po to, by w razie konieczności modyfikować plany wyłączeń. Gorzowski Szpital otrzymał certyfikat programu Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent. Tym samym znalazł się w elitarnym gronie 52 placówek w całym kraju, które przestrzegają najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Celem inicjatywy jest popularyzacja dobrych praktyk zapewniających możliwe najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego oraz edukowanie pracowników szpitali w tym zakresie. Zwycięzców wyłoniła Rada ekspertów programu. Najpierw jednak wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie zobowiązał się do przestrzegania 11 zasad, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracy personelowi medycznemu. Jak podaje Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, co roku dochodzi do 37 tysięcy zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Te wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje, nie tylko personelu, ale też pacjentów.
klientów. Uroczysta gala wręczania certyfikatów odbyła się 12 października podczas 6. kongresu Wizja Zdrowia, Diagnoza i Przyszłość. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów, ostatnie już w tym tygodniu, zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.